Chełm jest pięknym, starym miastem i ono ma swoje duchy, ma swoje żywioły, ma swoje jakieś takie tajne ścieżki. Ja zacząłem to miasto rozpatrywać na wielu poziomach, bo jest poziom pejoratywny mocno, ale są też rzeczy, które wyrównują to miasto w górę. Dlatego pokochałem Chełm. Dziś gościem Rozmów po chełmsku Marek Dyjak. Witam serdecznie. Witam Cię. Marku, serdecznie dziękuję za to, że przyjąłeś moje zaproszenie do programu. Dziękuję bardzo. Też, bo mnie zaprosiłeś, zresztą. Bardzo miło. Mogę powiedzieć, chełmianin z odzysku już teraz? Czy już taki chełmianin pełną gębą? No jestem prawie 9 lat już tutaj, także nigdy nie byłem tyle. No mam tu dom i mam tu miłość i to chyba jestem chełmianinem już. Zdarzyło nam się rozmawiać kilkakrotnie w takich momentach dosyć istotnych twojego życia i pierwszą, pamiętam, rozmowę przeprowadziliśmy właśnie wtedy, kiedy przyjechałeś do Chełma i powiedziałeś, że no chciałbyś w końcu znaleźć kawałek miejsca swojego na świecie i chciałbyś znaleźć takie miejsce, w którym znajdziesz spokój. Z perspektywy tych 9 lat możesz powiedzieć, że znalazłeś to, czego szukałeś? Chełm jest spokojny jak dla mnie, tylko czasami aż za spokojny. Za spokojny i no, mieszka mi się tu super. Daleko mam wszędzie, bo jak gram najczęściej za Wisłą, więc każda podróż to jest do Wisły i dopiero czy do Warszawy, czy jak przyjeżdżam w Puławach Wisłę, jadę na południe i gdzieś zachodnie południe. I wiesz, no, jestem cały czas w drodze, pracuję z genialnym muzykiem z Parysajdu, z którym pracujemy, teraz jeździ jako road manager, Piotrek Sabarański i pracujemy, jeździmy, gramy, wracamy do Chełma, już pędzimy do Chełma, najczęściej jedziemy na koncert, a do domu wracamy bardzo szybko i bardzo sprawnie, żeby jak najszybciej być w domu. Pytam Cię o ten spokój, Marek. Mówisz, że troszkę daleko do wszystkich miejsc, w których pracujesz, ale pytam o spokój, bo no, dosyć burzliwe życie wcześniej prowadziłeś i te mówiłeś, tak, dobrze, dobrego eufemizmu użyłem, i mówiłeś, że tego spokoju właśnie Ci trochę potrzeba. No potrzeba mi było wtedy, w zasadzie przyjeżdżając do Chełma, ja się zakochałem więc w dziewczynie z Chełma, więc siłą rzeczy zostałem tutaj. Ta miłość, jeśli mieszkałem w Warszawie. Ta miłość trwa. Ta miłość trwa, ma się całkiem dobrze. Mówiłeś o tym, że ważne jest mieć kogoś, kto cię w życiu pokieruje, zatrzyma, złapie czasami za bary. To może nie tak, bo Dyjak się nie zmienił jako Dyjak. Wilk nie zmienia w klatce swojej natury. Wiesz, tylko funkcjonuje tu. No, po prostu jestem sobie takim czarnym panem. Kiedyś dziecko powiedziało do mnie na ulicy, na placu Łuczkowskiego: dzień dobry, proszę księdza, czy coś tam. To komplement czy obelga? Teraz w tych czasach nie wiadomo, czy to komplement czy obelga. Marek, twoja artystyczna droga też już od pewnego czasu związana jest z naszym miastem, bo też zdarza ci się tutaj tworzyć. Zanim przejdziemy do owoców tej twojej pracy, to chciałbym, żebyśmy zahaczyli jeszcze o jednego chełmianina, który już chełmianinem przestał być, Jerzy Małek, z którym cały czas współpracujecie. Tak, gramy już 13 lat razem. To już dużo jest 13 lat razem. W wielkiej przyjaźni, w wielkim szacunku. Tym bardziej, że to jest bebopowy trębacz, a ze mną gra zupełnie inne rzeczy, ale wyjątkowy muzyk, geniusz. I dla Jurka Chełm był za mały, rozumiem? Dla Jurka Chełm był za mały. Powiedz, jak to się stało, że wpadliście na pomysł, żeby wziąć się za Gintrowskiego, bo piosenki Gintrowskiego to twoje najnowsze dziecko, płyta z utworami no, jednego z największych chyba polskich bardów. No, nieżyjących, tak. No, Gintrowskiego śpiewałem, jak miałem 16-17 lat. Gintrowski to był artysta, którego pierwszego zaśpiewałem w życiu publicznie. Miałem 16-15 lat w klubie Iskra w Świdniku. Ale miałem czas fascynacji Gintrowskim. Potem się zaczął jazz, bary, nocne życie i tam już na Gintrowskiego nie było miejsca. I nagrałem kilka tych płyt, które w zasadzie były tylko o miłości. To pierwsza płyta moja, która nie traktuje o miłości. Tylko jest to jakieś wyznanie historyczne. Co dalej? No, tkwił we mnie ten Gintrowski, kto,
kto zna Dyjaka, wie, że ten Witrowski w jego zaśpiewie był trochę. Później coraz mniej, ale na samym początku. Do czego zmierzam, że to słychać na płycie Sznyty, że ten Witrowski był kiedyś. Wydaliśmy płytę przez Narodowe Centrum Kultury i Kajaks. Wyszła ta płyta. Ta płyta ciężka jest. Bardzo. To jest dla wytrwałych słuchaczy. Ale myślę, Marek, że wszyscy ci, którzy znają twoją twórczość, to są dobrze przygotowani do tego, żeby tę płytę odebrać we właściwy sposób. Jestem tam interpretatorem i refrenistą. Śpiewam, interpretuję i, no, i aranże są zupełnie inne, akustyczne, para-jazzowe. To nie wszystkim odpowiada, ale ja rozumiem ortodoksów, którzy po prostu słuchają Gintrowskiego tak, jak to było, gitara, czy ewentualnie na Łapiński na fortepianie. Bardzo, bardzo specyficznie. Jacek Kaczmarski w tym wszystkim. Bo część, czy większość w zasadzie tekstów, które śpiewam na Gintrowskim, to jest Jacka Kaczmarskiego. Oni się kolegowali, przyjaźnili i razem występowali. Marek, ja ci powiem tak, może przewrotnie zabrzmi to, co powiem, ale ja się zastanawiam, dlaczego tak późno. Mówisz o Sznytach. Ja mam wrażenie, słuchając na przykład Zmienników w twojej interpretacji, mam wrażenie, że ten Gintrowski to jest po prostu tak blisko ciebie, jakby nigdy nic nie było bliżej. Nie, no o barwę chodzi może, nie wiem, bo ja miał zachrypniętą barwę. No także i styl, bo to są twoje interpretacje tych piosenek, które doskonale znamy, ale one mają, dzięki twoim interpretacjom, dzięki temu, co zrobił Jurek Małek, mają nowe życie. Zupełnie nowe życie. Wiesz, no... Płyta jak płyta. No, trudno jest mówić o muzyce, nie dojdziemy do jakiegoś, nie wiadomo jakiego, konsensusu, bo to trzeba jednak tą płytę posłuchać. Można sobie już, jest na pewno w internecie, jak ktoś nie chce kupić płyty, to można sobie już posłuchać jej z internetu. No polecam tą płytę, polecam dla wytrwałych dyjakobiorców i dla innych ludzi wytrwałych. No jest to historia, lekcja historii w zasadzie. Polski, pisana w dosyć dramatyczny sposób przez bo Gintrowski też nie pisał, czasem pisał muzykę, ale Gintrowski też nie pisał, także te wiersze Czecha, Jerzego Czecha czy Jacka Kaczmarskiego wykonali Gintrowskiego potem w moim, ale ewoluowało to bardzo. Ja bym powiedział, że, bo cały czas się upierasz, że to ciężka płyta, że trzeba przez nią przebrnąć. Ja będę się upierał, bo słuchałem tego krążka, że te utwory, które znamy doskonale, jak Bimber, jak Modlitwa o wschodzie słońca, czy Zmiennicy właśnie, poza tym, że mają nowe życie i jakby funkcjonują w nowym wcieleniu. Stały się piosenką o przyjaźni męskiej, a wcześniej to była po prostu zabawna historia. Dokładnie, do filmu. Do filmu. Natomiast mam też wrażenie, Marek, że blisko ci w tych interpretacjach. Ty też w życiu, to rozmawialiśmy o tym nie raz i nie dwa. Mówiłeś, że na pewno coś za tym zakrętem musi być. I teraz okazuje się, że ten Gintrowski też ci trochę pomógł. No pomógł mi, wiesz, no, wziąłem się za płytę, za piosenki, które są w zasadzie nie do zrobienia. Wiesz, no stanąłem przed ścianą tak naprawdę. Ucieszyłem się, że będę robił tą płytę, a potem stanąłem przed ścianą i dwa lata trwało w ogóle ten okres wydawniczy i nagrywanie i tak dalej. I to nie było takie wszystko proste. No weź zaśpiewaj, jest taka piosenka na tej płycie, Birkenau. No weź to zaśpiewaj, przecież to jest w ogóle samo to słowo już, wiesz, Birkenau i to, co tam jest, wiesz, wymyślone. No ciężka to jest płyta, będę się upierał przy tym, wiesz, i dla ludzi, którzy lubią muzykę, jest taki pewnie kilka osób, które w hełmie, które będą słuchały tej płyty. Jestem przekonany, że całkiem sporo. Jakby kontynuując wątek płyty Gintrowskich, chciałbym cię zapytać jeszcze, bo wspomniałeś troszkę przez moment na ten temat, powiedziałeś, że ona jest inna niż spodziewaliby się tego ortodoksyjni fani Gintrowskiego. Myślę, że tak, bo te interpretacje są rzeczywiście całkiem inne. Tak. Saksofon, trąbka. I nie boisz się tego odbioru, tych ortodoksów, że oni powiedzą, nie, to nie jest to samo? No, ale to w ten sposób nigdy by nic nie poszło do przodu. Bo ortodoksi są wszędzie i Róbmy swoje. Ta płyta będzie promowana także w Chełmie. 8 marca jest koncert. No będzie koncert 8 marca w Chełmie. To będzie koncert przede wszystkim o miłości.
Oczywiście będą też piosenki z tej płyty, ale mieszane z piosenkami o miłości, moimi starymi piosenkami, przeróżnymi innymi. Także zapraszam gorąco na koncert 8 marca. Chełmski Dom Kultury. Hadek, tak. Bilety można już kupować. Bilety już można kupować od jakiegoś czasu. No, myślę, że będzie to dosyć trudny dla mnie koncert, ale jakże miły. No, wreszcie zagram na dużej scenie. Zawsze gościłem u Wojciecha, z Czecha u Wojciecha, czyli u Wojtka na jego scenie. No to właśnie jest przepiękną sceną, już bardzo znaną. Ale kameralną. Bardzo znaną w Polsce. Ja myślę, że Wojtek głównie teraz odbiera telefony, bo każdy chce zagrać pod strzechą. Bardzo dużo tych koncertów Wojtek zrobił. No teraz będę grał na dużej sali w Hadeku. Zobaczymy, kto przyjdzie, kiedy przyjdzie, czy przyjdzie. Ja myślę, że nie ma się co obawiać. Przyzwyczaiłeś już od wielu lat właśnie tymi stałymi koncertami w Strzeszu Wojciecha chełmską publiczność do tego, że warto przychodzić na koncerty Dyjaka. No tak, zawsze tam jest komplet i to taki nadkomplet poważny. No ale tu mamy naprawdę z dużą sceną i duża publiczność może się zmieścić. Zobaczymy, jak to będzie. Wiem, że już tam się jakieś bilety sprzedają i zobaczymy. A jak mówimy o tekstach, które są no, jakby tożsame z twórczością Dyjaka, bez tekstów, bez tych wyrazistych tekstów, nie byłoby twojej twórczości tak wyrazistej i tak popularnej. Ciężko jest dzisiaj o dobry tekst, skoro bardzo ciężko. Sięgać trzeba teraz po klasyków? Teraz Robert Kaszczycki pisał, bo spotkałem się z Zygmuntem Koniecznym, żeby dostać od niego muzykę. Dostałem muzykę rok temu, a dwa tygodnie temu dostałem tekst. Rok czasu pisał Robert Kaszczycki dla mnie pieśń. Taką dokładnie, o którą mi chodziło i no w zasadzie tekst na zamówienie. Ale to nie banalny tekst, piękny. Tekst, od którego będę, bo za chwilę nagrywam nową płytę. Która może będzie nazywać się Miriam, czyli imię Matki Chrystusa, imię żydowskie Miriam. Nie możesz usiąść tak spokojnie, musisz cały czas z jednego projektu w drugi, trasa koncertowa, męskie granie itp. itd. Tak w tym roku też gram znowu na męskim graniu z Kasią Nosowską, jakieś koncerty i Będzie się w tym roku działo trochę. No i w międzyczasie nagrywam tą płytę. Różnie o niej mówię. Miriam, Jasminum. Co to będzie? To będą same ballady takie sensualne o miłości. I Konieczny robi tam muzykę. Konieczny nie robi tam muzykę, tylko Konieczny oddał mi muzykę, którą miał zrobioną. Pytanie jeszcze dotyczące tego tekstu, do tekstów, o których mówiłem. One czasami zdarza się tak, że zyskują nowe życie. Złota Ryba znowu się pojawiła za sprawą filmu Underdog, w którym no, ta piosenka jest jakby taką lokomotywą promującą. Mam wrażenie, że idealnie pasuje zarówno do treści filmu. Nie widziałem tego filmu, niestety. Nie widziałem tego filmu, żałuję. Bo ale Tiuda z Lubosem, boska. Mówię o teledysku, który nagrywaliśmy. Tak. No, w tej siedzibie KSW. Nagrywaliśmy bardzo szybko i... Sugestywna to sprawa. Chciałem cię zawsze to zapytać, a zawsze od tego uciekałeś. Powiedz, czy ten tekst, pytam o rybę, to jest twoja autobiografia? No tak, to nie jest moja, tylko bardzo wielu ludzi. Ale twoja też. Moja przede wszystkim. Wiemy o tym, że kusiły cię niebieskie wyota, że do piekieł też pukałeś, ale rozumiem, że to jest już etap zamknięty. Wszystko jest, wiesz, jedną wielką niewiadomą. Zobaczymy, co czas przyniesie. Ale na razie w ogóle jestem człowiekiem nadkochającym wręcz życie i kocham ludzi. I drzwi przed tobą już też nikt nie reguluje. Są pewnie jeszcze tacy, co regulują, ale wiesz, mnie spotkało bardzo dużo serdeczności od ludzi. No trochę tam się sprowadziłem do Hama, było trochę przeciwników, ale większość ludzi, których spotkałem, obdarzyło mnie naprawdę poważną serdecznością, dobrocią i chęcią współpracy, przyjaźni. Ja też cię lubię. No, dlatego tu jestem. Mareczku, pytam cię o rybę i pytam cię o tę etiudę filmową z Lubosem, nie bez kozery, bo twój związek z muzyką jest nierozerwalny, ale muszę powiedzieć, że mimo tego, że nie masz emplua jakiegoś romantycznego kochanka, to film też cię kocha. I ty chyba z wzajemnością. No ale ja w tych filmach gram jakieś takie postaci. Teraz gram w teatrze telewizji.
Za parę dni zaczynam zdjęcia. Dlatego mówię, wyprostuj mnie, jeśli się mylę. Pewnie nie grozi ci rola zakochanego amanta. Ale to, co robisz, robisz super i mam wrażenie, że ten film bardzo ci pasuje. Mówisz o, na przykład o tym, o Roście. Tak? Mówię o sąsiadach, mówię o Roście. To są rzeczywiście role bardzo charakterystyczne, ale jak cię zobaczyłem w tym Roście, to powiem szczerze, miałem wytrzeszcz, który trwał przez długi czas. No to tam taka skromna rolka. No, skromna. Ważna podobno, ale skromna. Nie będziemy zdradzać, jak się kończy epizod tej postaci, którą grasz, bo jest dość charakterystyczny i ważny dla akcji. A powiedz, jak to się stało, że trafiłeś na plany Roysta, bo to jeden z ważniejszych seriali w ostatnim czasie. Dzwoniła pani, która robiła casting dla Janka Cholubka. Mhm. No i spotkałem się z Jankiem Cholubkiem i tak trafiłem. Zażarło. Zażarło, tak. Mhm. Szmaja, tak? Dobrze mówię? No, Mańkut. Właśnie, pierwszy raz dzięki Roystowi i tobie poznałem słowo, a wydaje mi się, że trochę ich znam. Leworęczni. No. Coś następnego w planach, jeśli chodzi o film? Będziesz filtrował? Mówisz o teatrze telewizji. Teraz teatr telewizji. Co to będzie? Będzie jakaś taka sztuka na podstawie ostatnich dni przed zamordowaniem Dołęgi Mostowicza. Nie pamiętam tytułu. Nie wiem, czy ten. No nie pamiętam tytułu, ale po prostu jadę. Tam mam parę epizodów z moim ukochanym Sulejem, Sławkiem Sulejem, tym wyrwałem chwasta. No i. No bo z Sulejem się znamy kupę czasu, a nawet w teledysku jest kiedyś, jak z Lubosem polecieliśmy do Norwegii. No ale fajna ekipa tam jest. Będzie tam też ten chłopak z Komy. Nie mam Piotr tak. Rogucki. Piotr Rogucki, tak. No zobaczymy, co to będzie za historia. Można się spotkać jeszcze przy okazji raz tego, jak będzie po premierze i po płycie, którą zamierzam za chwilę znowu nagrać. Pewnie tak będzie. Marku, jeszcze pytanie, bo program nazywa się Rozmowy po chełmsku, a ty jesteś, jak już ustaliliśmy, chełmianinem. Powiedz, jakie są twoje ulubione miejsca w tym mieście? Jak już wracasz, sporo. To masz takie? Po pierwsze, jak wracam, 4-5 rano, to miasto śpi, a ja po prostu wracam z Piotrusiem z roboty, dojeżdżamy nad ranem, jest kompletny spokój. I jak już jadę do tego domu, to wiem, że spokój mam, że mam. Mieszkam w pięknej okolicy, bo mieszkam przy Starym Mieście, czy na Starym Mieście. Rewelacja. Popularności nie szkodzi w tym mieście? Są tacy, którzy cię zaczepiają, mówią o to... Ale są mili dla mnie ludzie. Mm-hmm. Bardzo mili są dla mnie ludzie w Chełmie. Nie masz kłopotu z paparazzi tutaj? Nie mam, bo ja jestem tutaj swój, to wiesz. No. No myślę, że w Świdniku, gdzie się wychowałem i urodziłem, byłoby dużo gorzej. No. Mimo niedaleko, ale Chełm jest pięknym, starym miastem. I ono ma swoje duchy. Ma swoje żywioły, ma swoje jakieś takie tajne ścieżki. Ja zacząłem to miasto rozpatrywać na wielu poziomach. Mhm. Bo jest poziom pejoratywny mocno, ale są też rzeczy, które wyrównują to miasto w górę. Dlatego pokochałem Chełm. A czujesz się w pewnym sensie ambasadorem tego miasta? No pewnie, że ja wszędzie, gdzie jestem w prasie, czy w telewizji, czy w radio, wszędzie mówię o tym i zaznaczam bardzo silnie, że jestem, mieszkam w Chełmie, miasto, które mnie ocali, jak pisał Kasprzycki. No to tego się trzymajmy. Serdecznie dziękuję za rozmowę. Życzę sukcesów, życzę dziękuję pełnej ci. Sali i dobrego koncertu w Chełmskim. Zapraszam wszystkich na koncert 8 marca w Dzień Kobiet. Dam z siebie wszystko. Romantyczny chuligan polskiej sceny muzycznej Marek Dyjak był moim i Państwa gościem. Serdecznie dziękuję. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam.